Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Legacy. I dzisiaj będzie troszkę nietypowo, ponieważ zaczniemy sobie od zakręcenia kołem fortuny. Zapewne widząc ekran już się domyślacie, co ja tutaj będę robić, ale najpierw należy wam się lekkie wytłumaczenie, dlaczego ja w ogóle postanowiłam to koło fortuny aktywować i dlaczego ono w ogóle się tutaj w tym odcinku pojawiło i to jeszcze na samym początku. Już bardzo długo chodził mi po głowie pomysł z tym, żeby wprowadzać do naszej rozgrywki jakieś epidemie, czyli choroby, dzięki którym życie naszych głównych bohaterów może być w jakiś sposób zagrożone. Nie wiedziałam do końca, jak to zrobić, więc ostatnio sobie nad tym troszeczkę dłużej pomyślałam i stwierdziłam, że fajnie jakby w każdym z naszych pokoleń, w każdej kolejnej epoce, raz będziemy wykonywali takie kręcenie kołem fortuny. Nie jest to istotne, kiedy będziemy tym kołem fortuny kręcić. No i że jesteśmy w średniowieczu, to w średniowieczu panowała m.in. epidemia dżumy. I dzisiaj będziemy losować, czy choroba dotrze do zamku, czy nie dotrze. Jak widać, koło fortuny ma dwie opcje. Albo będzie choroba, albo jej nie będzie. Czyli mamy 50% szans na powodzenie i 50% szans na niepowodzenie. Jeśli wylosujemy brak choroby, nic się nie stanie. Wtedy po prostu dżuma ominie nasz zamek. Ale co się stanie, jeżeli wylosujemy pole choroba, które jest tak pięknie zielone, że powinno być pozytywne? Wówczas następuje kolejne losowanie. I wtedy muszę wpisać wszystkich członków naszej rodziny, czyli obecnie jest to 5 osób, które zamieszkują nasz zamek. I wtedy będziemy losować, kto umrze pod koniec odcinka. Tak, wiem, jestem okropna, dopiero co straciliśmy królową, a ja już robię jakieś kolejne zgony, ale słuchajcie, no trzeba grać trochę realnie, tak? Więc myślę, że wprowadzenie wątku choroby jest całkiem realne i może nam fajnie urozmaicić rozgrywkę. Okej, nie trzymam was dużej niepewności, zakręćmy w końcu tym kółkiem i przestańmy się cykać i zobaczmy, jaki będzie nasz los. Boże, boję się strasznie. Nie! Miałam nadzieję, że wylosujemy brak choroby, ale, że tak powiem, sama tego chciałaś, babo. Sama chciałaś zrobić taki wątek. Dobra, żeby nie zwlekać, to zakręćmy tym kółkiem i dowiedzmy się, kto pod koniec odcinka umrze. I nie mam pojęcia, co się będzie działo, ale boję się. Boję się, nawet nie wiem, kogo obstawiać. Ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Mam ochotę umrzeć. Musiałam wam dograć moją szczerą reakcję na to, co się wylosowało, bo ja do tej pory nie ogarniam, że to się wylosowało i dlaczego to się wylosowało? Po kilku dosłownie odcinkach przenosimy się już do nowego władcy. Dlaczego on od nas odchodzi? Dopiero co się ożenił, kurde. Nie mam pojęcia, jak ten odcinek nagram, bo plany miałam troszkę inne, a że teraz mi król będzie umierał, to totalnie się plany posypią, że tak powiem. No ale okej, jakoś trzeba będzie ten odcinek nagrać. Słuchajcie, zapraszam was do rodzinki, wchodzimy do gry. Ja jestem po tej informacji tak zdewastowana, jestem tak przygnębiona tym, że Edward będzie od nas odchodził, że ja nawet nie wiem, co mam zrobić ze swoją egzystencją i co ja mam tymi ludźmi dzisiaj robić. Człowiek sobie po prostu żyje i dowiaduje się, że jego ulubiony sim nagle będzie umierał. Jak ja mam żyć z tą informacją? Jak ja mam dalej egzystować, wiedząc, że pod koniec tury umrze mój ulubiony, przystojny król? Powiedzcie mi, jak ja mam to przeżyć? Ja nie wiem. Ja jestem załamana. Co? Fajnie, jakbyście sobie tutaj mogli zjeść razem posiłek i będzie bardzo przyjemnie, będziecie sobie razem spożywać i być może będzie to wasz ostatni wspólny, albo jeden z ostatnich wspólnych posiłków spędzonych z waszym ojcem. Wiecie co? Biorąc pod uwagę fakt, że Edward niedługo umrze, to ja jestem bardzo ciekawa, czy Marisa zdąży zaciążyć. To będzie dopiero dobre. Ty, Lucy, mogłabyś odłożyć resztki, posprzątać talerz, a nie widzę, że już Lokaj sprząta. No, Lokaj ci robotę zabiera, dobrze. Ostatnio można powiedzieć, że Lucy ma totalną chillerę, ponieważ ona nawet nie musi zajmować się żadnym małym dzieckiem, ponieważ już Wiktor nam podorastał. Vincent już od dawna jest dojrzałym mężczyzną, więc Lucy ostatnio tak naprawdę tylko nam sprząta i maluje swoje obrazy, dzięki którym spełnia swoje marzenia życiowe. Także ja się bardzo cieszę, ona ma na razie dużo spokoju. A co będzie robił Edward? Ciekawe jestem, czy on zainicjuje jakieś tutaj rzeczy z Marisą, bo tak naprawdę w poprzednim odcinku oni skonsumowali swój związek. Odbyło się barabara, ale to barabara było celowe, ponieważ ja to barabara zainicjowałam, ale oni sami nic nie zainicjowali, to dopiero jest ciekawe. Wiecie co, biorąc pod uwagę, że on będzie niedługo królem, to musimy mu rozwijać umiejętności potrzebne do kariery królewskiej, bo skoro on niedługo się w tej karierze sam zatrudni, to on musi coś umieć, więc ja bym
bym bardzo cisnęła mu tą charyzmę mimo wszystko. Chodź tu sobie do lustra, porozmawiaj sobie sam do siebie. No i widzicie, wykrakałam. Zdecydowanie to wykrakałam, bo idą robić relaks. Ej, co tu robi telefon? Od kiedy tu jest w sypialni telefon? Ej, tu nie było kiedyś telefonu. Jak to się stało? Uff, nie ma. Jezus, dobrze ci tak. Chociaż jakby w sumie zaszła w ciążę, to by było ciekawie. Wiecie, dla fabuły by było mimo wszystko ciekawie. Ale nie wiem, czy bym chciała, żeby ona zachodziła w ciążę. Ogólnie to czeka nas do rozważenia bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o naszych dziedziców. A raczej, wiecie, o księciów. O Jezu, księciów, co ja powiedziałam. Kwestia książąt. Dlaczego ty się nie umyłeś? Wstawaj do wanny, weź się umyj, śmierdzielu. Słuchajcie, bo na tą chwilę nie sądzę, żeby coś się miało zmienić, żeby to ktoś inny poza Vincentem miał zostać królem. Więc pytanie moje takie jest do was, co ja mam zrobić z losem Wiktora? Mamy tutaj kilka wyjść ogólnie. Albo książęta się pokłócą i Vincent wyczuje zagrożenie wśród swojego brata i może poczuć, że jego brat może chcieć obalić jego tron i chcieć go zastąpić. Albo po prostu będziemy im utrzymywali dobrą relację i sprawimy, że po prostu nie będą się kłócili, a Wiktor stworzy sobie osobną rodzinę, wyprowadzi się do innego zamku i tam znajdziemy mu żonę i będzie jakimś tam lordem albo kimś. Czyli tak jakby osobą, która teoretycznie ma prawa do tronu, ale jeżeli Vincentowi urodzi się syn, to automatycznie Wiktora prawa do tronu będą bardzo małe, więc nie wiem, liczę na to, że mi trochę w tym pomożecie i zadecydujecie o losie Wiktora, co się z nim stanie, jeśli Vincent od przyszłej tury zacznie być królem, a raczej nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Ja ogólnie mam takie uczucie, że trochę mi się nie opłaca rozwijać Edwardowi niczego w sumie, bo on to naprawdę niedługo nam umrze i trochę mam takie, no w sumie to po co mam się to rozwijać, ale chciałabym, żeby ostatnie dni twojego życia były udane, więc ja ci chcę spełnić pragnienie, żebyś ty się nauczył tej logiki, bo ty już od dawna pragniesz na maksa mieć rozwiniętą logikę. Idziesz do roboty w poniedziałek, a we wtorek już chciałabym, żebyś ty poszedł na urlop. Masz akurat jeden dzień urlopu. I wtedy chciałabym, żeby Edward już, wiecie, był taki obłożnie chory, żeby ludzie zauważyli, że coś się z nim dzieje, wywołały mu jakąś chorobę. No a później po 18 po prostu umrze. No i tak się skończy jego żywot smutny. Ty widzę, że namalowałaś całkiem ładny obraz. Czy moglibyśmy go w sumie sprzedać? Ej, 460 jak na ciebie to jest w sumie mało, ale okej, niech będzie. I tak właściwie co? Większość ludzi już śpi. Jedna osoba, które nie śpią, to jest Edward i Vincent, którzy się tutaj bardzo pilnie uczą umiejętności. Ale Vincent właśnie się nauczył punktu charyzmy, więc mógłby się położyć, tylko nie idzie sobie najpierw do toalety. No i ty też mógłbyś w sumie położyć się spać i tak naprawdę to możemy się zobaczyć rano, moi drodzy. Jako szanowna golddiggerka, Marisa ma dużo pragnień, że chciałaby sobie pokupować jakieś drugie rzeczy, ale to są rzeczy typu samochód, jakaś gra i wieża stereo. Słuchaj, jakbyś ty miała pragnienie, żebym kupiła ci rzeźbę albo obraz, to ja bym ci oczywiście spełniło to, ale ja nie mogę ci kupić ani wieży stereo, ani samochodu, ani gry, bo jesteśmy w kurwa w średniowieczu. A tak przy okazji postaci Marisy, czyli jest to inaczej Magdalena Nietoperz, to pragnę was zaprosić na Legacy u Jarni, u której właśnie pojawiła się także postać Magdaleny, czyli angielskiej Marisy. Pani Marisa Magdalena stała się naczelną golddiggerką i łowczynią pieniędzy w obu naszych rozgrywkach, co uważam za totalnie ikoniczne. Jako, że Marisa nie ma co ze sobą zrobić, to mogłaby się na przykład przejść tutaj i sobie po prostu, nie wiem, posiedzieć przy fontannie. Ona jest kobietą, ona dosłownie wyszła za mąż, za bogatego chłopa. Ona se może dosłownie leżeć i nic nie robić. Ja nie wierzę. Edward się właśnie zainteresował swoim najmłodszym synem. Wiecie co, wydaje mi się, że Edwardowi chyba przeszła ta złość na jego dziecko. Ty chciałeś tańczyć z dzieckiem, ja chciałabym to kontynuować. Przechodząc do meritum, chciałam przekazać, że Edward chyba już nie gniewa się na swoje dziecko i nie obwinia go o śmierć Christy, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona i jestem szczęśliwa, patrząc jak oni się super dogadują. No ale żeś upichcił. Ej, no serio, nie stać ci na jakieś lepsze danie niż te tosty. Mógłbyś ich nie rozkładać? No weź, już takie spalone, to jest mocno wysmażone. Jakim cudem tu nie działa siła grawitacji? Ja się pytam, jakim cudem? No co za debil, że tak powiem. Teraz przez niego nie masz miejsca, żeby rozłożyć resztę żarcia, bo on tu położył wszystkie te spalone tosty. Spalone tosty everywhere. Lubię to. Ej, człowiek czasami sobie zdaje sprawę w takich właśnie sytuacjach, jak wszystkie plany, które się robi, mogą się w jednej sekundzie zniwelować. Marisa miała być takim super charakterem, miała być taką, wiecie, złą postacią. Miała urodzić dziecko i miała potem walczyć o to, żeby Vincent nie został królem, żeby Wiktor nie został królem, tylko żeby jej syn został królem. Ale kurde, teraz ona nawet nie ma za bardzo szansy na to, żeby coś z tym zrobić, bo jej mąż i tak za dwa dni umrze. Tak naprawdę zastanawiam się, jaki będzie w ogóle
los Marisy, czy ona zostanie w tym zamku, czy nie, ale skoro jeszcze nie zdążyła się ujawnić jej zła strona, to myślę, że Vincent jako król chyba nie wygoni jej z tego zamku. Przynajmniej tak by było sensownie. Też nie chciałabym za bardzo, żeby ona podzieliła los Catherine, bo los Catherine był naprawdę przykry. Korzystając z okazji, że jest dzisiaj tak troszeczkę ulewnie i nie mam wam za bardzo zrobić jakich zajęć na powietrzu, to chciałabym, żebyście tutaj sobie wspólnie posiedzieli... Matko, może nie do końca... Przecież to dziecko nic nie widzi. Chodziło mi bardziej o to, żebyście sobie tu wspólnie porozmawiali i udali, że razem się czegoś uczycie i chciałabym, żeby to wyglądało w ten sposób, że król stara się swoim synom coś wytłumaczyć, przekazać jakąś wiedzę na temat istotnych spraw, może politycznych, może krajowych. Dlatego właśnie robimy to w bibliotece, żeby oni tu sobie mogli pogadać i chciałabym, żeby dłuższą chwilę tu posiedzieli i spędzili sobie tak większość dnia, korzystając z tego, że akurat chłopaki mają wolno od szkoły, a Edward ma wolno od pracy. I jeszcze jest w dobrym stanie i nie jest chory. Przepraszam bardzo, czy ty nie masz co robić? A Marisa się wzięła za rozwijanie logiki. Wow, a to jest trochę szokujące, ale skoro lubisz, to spoko. Ja czuję, że potencjał Marisy przez śmierć Edwarda zostanie trochę zmarnowany, bo ja jestem ciekawa, jakby się sytuacja rozwinęła, gdyby nie to, że Edward umiera. Chociaż niejako fajnie, że... Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale niejako fajnie, że Edward umiera może dlatego, że coś będzie się w naszej rozgrywce zmieniało, słuchajcie. Weźcie pod uwagę nawet fakt, że od kolejnego odcinka wejdzie nam epoka renesansu. Będzie już zmiana w ogóle otoczenia, wejdą być może jakieś nowe dekoracje, jakieś nowe rzeczy, będzie zmiana króla, co też myślę, że spowoduje to, że rozgrywka będzie na pewno ciekawsza i się będzie więcej w niej działo. Tylko to, co ja muszę totalnie zrobić, to muszę zmienić nam zamek. Jeśli mam być szczera, parcela jest przepiękna, jest duża, lubię ten zamek, ale w nim się fatalnie gra. I ja myślę, że od kolejnej tury, od kolejnej epoki, czyli renesansu, dokonam przeprowadzki do innego zamku, bo tutaj się po prostu tak ciężko gra, że ja już trochę zaczynam się tym męczyć, a chciałabym tutaj nagrywać z przyjemnością, a nie z męczarnią i z przeświadczeniem, że muszę się męczyć na parceli, która mnie po prostu wkurza. Ej, weźcie wy sobie trochę czasu razem spędźcie, co wy na to? Jak już jesteście na jednym, kurde, piętrze, w jednym... Ej, czemu nie możecie gadać ze sobą? Ej, o co chodzi? Czemu się anulują mi interakcje? Ej, nie wiem, co się stało, ale to było dziwne. Dopiero jak kliknęłam hangout, to się dało. No, faceci sobie siedzą ze sobą, kobiety ze sobą i jakoś nam ta niedzielka leci. Smacznej kawusi, miłej niedzielki i takie tam. Okej, powiedzmy, że chłopaki się wiele od swojego ojca nauczyli, ale teraz skupmy się na tym, żeby faktycznie może spędzić ten dzień na nauce czegoś i co by mógł rozwinąć nam Vincent oprócz charyzmy? Logika, kreatywność, sprzątanie. O, sprzątanie to jest coś, czego ty nie umiesz jeszcze w ogóle, więc mógłbyś się na tym dzisiaj skupić. A nasz młody Wiktorek nie umie praktycznie niczego, więc może też mógłby się zająć na przykład sprzątaniem. Niech sobie razem siądą tutaj i się pouczą. A co do Edwarda, to tak jak mu wcześniej obiecałam, chciałabym, żeby sobie rozwinął na maksymalny punkt logikę, żeby mu się spełniło pragnienie i wtedy będzie szczęśliwy, bo troszeczkę jest w dołku emocjonalnym, mam wrażenie. Ej, Boże, przecież Vincent nam dorasta, jest po 18, prawie bym o tym zapomniała. I tak myślę, czy może by jakąś w sumie imprezę zrobić? Ale kogo byśmy mieli niby zaprosić? Ty masz jakiś, o, tutaj jakiś fagasów zna, kurde, taka z ciebie baba właśnie. Ej, to weźmy w sumie, zróbmy przyjęcia, nie zaszkodzi. Jeszcze ani razu w Legacy nie robiliśmy przyjęcia. Ja myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. I co ja bym chciała na tą imprezę kupić? Jest w sumie wiosna, to może byśmy to zrobili w ogóle na dworze. Od razu pragnę z góry przeprosić wszystkich moich widzów za to, że w moim średniowieczu istnieje radio. Ale totalnie się nie spodziewałam, że będę robiła imprezę na przypale, więc nawet nie pobrałam jakiegoś zamiennika, które mogłoby stanowić nasze radio i nam puszczać muzykę. Jest super impreza, jest ekstra. Czy mógłby tutaj przyjść Vincent i zmuchnąć świeczki na swoim torcie? Jezu, dlaczego oni wszyscy chodzą w piżamach? To mi tak psuje vibe. Aura minus 100, totalnie. Ale fajnie, że mimo wszystko tutaj zrobiliśmy... Jezu, jak ona zeszła z tego! Ej, wiecie co, bardzo jestem ciekawa, jak będzie wyglądał Vincent, jak będzie dorosły. Jezu, chcę zobaczyć tą przystojną twarz. Ja pragnę tego, pragnę, żeby to zobaczyć w końcu. O nie, dorosłeś smutno. Ej, ale strój to masz prawilny. Jest mi smutno i wszyscy ogólnie myślą, że on teraz zwariował, ma jakąś chorobę psychiczną. Boże, ty wyglądasz dosłownie jak twój ojciec. Boże, normalnie skóra zdjęta z Edwarda. Trochę szkoda, że nie wyglądasz jak matka. Tak chociaż w jakimś małym stopniu, ale chociaż włoski masz po mamie. Podziwiajcie oto zmieniony imidż Vincenta. Zmieniłam mu fryzurę dlatego, że w sumie stwierdziłam, że on ma loczki,
a żadne z jego rodziców nie miało kręconych włosów. Pod którymś odcinkiem ktoś mi to napisał i uważam, że to jest całkiem spoko. Nie za bardzo się do tego stosowałam w moich rozgrywkach normalnych, że jak ktoś miał faktycznie proste włosy, to zachowywałam to dziedzictwo na przykład włosów kręconych czy prostych, ale jak sobie tak o tym pomyślę, to faktycznie ma spory sens. A że Christy i Edward mieli proste włosy, to Vincent też. No i tak, imprezka się odbyła i fajnie jakbyś sobie wzniósł, albo nie, no może nie ty w sumie, tylko na przykład twój ojciec mógłby wznieść toast w twoim imieniu. Pragnę wznieść toast za mojego kochanego syna. Tobie nawet wody nie dali, widzisz? Okej, chyba trzeba w końcu tych ludzi ogarnąć, bo są w bardzo złym stanie, jeśli chodzi o ich potrzeby. O matko, ktoś nam tutaj jedzonko zrobił, a kto był taki kochany? Oh my goodness, trzeba iść i to zjeść, koniecznie. Chodźcie na wielką ucztę, moi drodzy. Wiem, że jest tort, ale nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle go je. W końcu można nagrać prawilną rodzinną kolację, ponieważ nie jedzą w końcu żadnych tostów ani płatków, tylko w końcu jedzą jakieś normalne jedzenie. Boże, nie sądziłam, że doczekam tego momentu. Okej, finalnie impreza wyszła fajnie. Myślałam, że ona się skończy na raczej poziomie takim beznadziejnym, ale nawet nie dbałam o to, żeby ta impreza się faktycznie udała, więc spoko, jakby jest mi miło, że impreza się podobała. I większość ludzi w sumie idzie już się kąpać, sikać i spać, także widzimy się rano. Widzę, że Marisa klasycznie wstała pierwsza i już pognała do łazienki, póki jest jeszcze wolna. I widzę, że po wszystkich przyjeżdża auto za godzinę. Książę Vincent pracuje w karierze polityka i na razie... Fajnie w ogóle, wow, szósty poziom masz tej karierze. Ej, ty masz serio wszystkie pragnienia związane z flirtem. Flirt, iść na randkę, flirtować ze mną, przekonać kogoś, żeby włożył mydło do fontanny. Boże, jakie to są bezsensowne pragnienia. Właśnie przypomniałam sobie, dlaczego nie widzę aspiracji przyjemności. Ja będę tobą flirtować, chłopie, ale na razie to ja się chcę skupić na tym, że Edward będzie umierał i ja na razie nawet nie szukam ci żony, słuchaj. Tym się będziemy zajmować w kolejnym odcinku, już w kolejnej epoce będę ci szukała żony. Na razie nawet mi tę głowę nie zawracaj, bo nie mam do tego głowy. Edward, ty już wstałeś? Wstałeś, jesteś w idealnej kondycji. Ekstra, zaraz do pracy spadasz i będziesz tam zarabiał jeszcze ostatnie swoje pieniądze. Super! A, i też w ogóle zapomniałam wam o tym wspomnieć, że postarzyłam Marisę na początku odcinka. Jest sporo starsza i jeszcze jakieś 14 dni dorosłości przed nią i będzie tak samo staruszką. No, awansu nie dostałeś, ale spodziewałam się tego, bo nie masz rozwiniętych trzech umiejętności, więc no, jakby nie byłoby to zbyt możliwe. Dobra, ogólnie plan na Edwarda jest taki, że Edward wraca do domu, idzie do łazienki, później sobie pogra w szachy, żeby rozwinąć tą, Jezus, tą logikę w końcu, nie wiem, czy uda mi się to przed jego śmiercią zrobić, ale finalnie rozgrywamy to w ten sposób, że on wraca, jest wszystko dobrze i nagle wieczorem zacznie się czuć źle. I on poczuje, że z jego zdrowiem jest coś nie tak i to będą pierwsze sygnały, że coś może być nie tak. I wtedy wezwiemy naszego ulubionego miejscowego znachora, który pomógł nam w przypadku trucizny Christy i był to ksiądz Grzegorz. Jezu, Edward, w końcu jesteś szczęśliwy, nauczyłeś się logiki, coś ci się udało przed śmiercią osiągnąć, Boże, cóż za szczęście niepojęte. Chciałam, żeby zaraz twój syn Vincent do ciebie dołączył i żeby to Vincent właśnie był pierwszą osobą, która zobaczy, że z tobą jest coś nie tak. Edward i jego syn Vincent bardzo uwielbiali swoje partyjki szachów. Rozgrywali je dosłownie odkąd Vincent był małym dzieckiem i sprawiało im to wielką frajdę. Grali tak bardzo długo, 2 albo 3 godziny aż do zmroku. Któż by mógł pomyśleć i któż wtedy przewidział, że to będą jedne z ich wspólnych ostatnich chwil, ponieważ już następnego dnia Vincenta ojca zabraknie, a on nieoczekiwanie będzie musiał zająć jego miejsce na tronie. Ja myślę, że to jest teraz idealny moment, żeby wywołać Edwardowi jakieś choróbsko. Ja bym ci wzięła zatrucie pokarmowe, żebyś ty wymiotował. W sumie nie wiem, jakie powinny być ogólnie skutki dżumy, jakie powinny być objawy. W sumie mogłabym to wygooglować, czekajcie, bo nawet nie wiem. Z tego, co mi się kojarzy, to w dżumie chyba były jakaś wysypka była na ciele. Tak mi się kojarzy, a tu chyba nie znajdziemy takiej pozycji. Więc niech zostanie na przykład zatrucie pokarmowe i ty się tym zatrujesz i ty będziesz się czuł coraz gorzej. I musimy teraz stopniowo sprawiać, że Edward większość swojego czasu będzie spędzał w łóżku, bo będzie tak osłabiony, że nie będzie miał na nic dosłownie siły. I on teraz mówi swojemu synowi, że on musi przestać grać w szachy, ponieważ on się bardzo źle czuje i on się musi położyć. No i wiecie, jego syn nic nie podejrzewa, no bo on sam nic nie podejrzewa. On myśli, że po prostu poczuł się gorzej i to wszystko. On nawet nie jest świadomy tego, że taka choroba go dopadła i nie podejrzewałby, że taka choroba w ogóle dotrze do zamku, więc on będzie w ogromnym szoku. Ten, co się za muzykę, za
Dobra. Wiecie co, jedyny plus, jaki widzę w tej całej sytuacji jest taki, że Edward chociaż nie zdąży się zestarzeć. No bo tak w sumie to mogłabym go postarzyć, ale skoro on faktycznie i tak... Boże, to jest właśnie to, czego ja w tym domu nienawidzę. To, że mi się tak przeskakuje z tych poziomów. I tak sobie myślę, że skoro on i tak ma umrzeć, to po co ma być w drzewie genealogicznym jako starzec, skoro może umrzeć w takiej postaci, jak jest teraz. No i dobra, ty wstałeś i co? I będziesz wymiotował, czy nie? Ciekawa jestem, jak to twoje zatrucie się będzie mocno objawiać. Na razie chyba z tobą jest całkiem dobrze i nie widzę, żeby ci było bardzo źle. O, coś... Coś poczułeś? Będziesz żygoł. Nie no, na początku to ty musisz coś zjeść, ale jaki jest sens, żebyś ty jadł, skoro zaraz wymiotujesz? To nie ma sensu. Po co tracić dobre jedzenie? W ostatnich chwilach swojego życia chłop będzie hazardem się tutaj ratował. O, jednak chyba ci się nie podobała ta gra, bo znowu cię rozbolał brzuch. Ta znowu namalowała jakieś dzieło. Patrzcie, jaka z niej uzdolniona malarka jest. Fajnie, spełniło ci się pragnienie. I mam wrażenie, że Lucy jest najszczęśliwszą simką w tym domu. I niech tak szybko nie spełnia pragnień tak jak ona. Dobra, wiecie co, ja muszę część ludzi położyć już spać. Na pewno muszę położyć tego małego, bo on ledwo co już funkcjonuje. Muszę też położyć Vincenta, tylko najpierw może go wysikamy jeszcze, a potem go dopiero położymy. Jak się ma Marisa? Marisa na razie w ogóle... Aha, Marisa sobie robi drzemkę na kanapie, okej, jak tam kto woli. A Edward na razie się relaksuje, okej. I on myśli nad swoją egzystencją i zastanawia się, jak długo wytrzyma i czy niedługo nie umrze. No, umrzesz. O nie, biedny Edwardzik, znowu go mdli. Dobra, przed tym jak będziemy przewijać grę do poranka, to ja obniżę Edwardowi jego potrzeby, jeżeli chodzi o wyspanie, bo to na pewno może być jeden ze skutków jego choroby, że jest bardzo niewyspany, więc chciałabym, żeby on na spokojnie przespał nam całą noc. Nie, no walnę ten zamek zaraz, jak mnie to irytuje. Musimy się stąd przeprowadzić w kolejnej turze, koniecznie, bo już nie mam do tego wszystkiego siły. Super, jeszcze mamy złodzieja w domu, jakby tego było mało. Jakbym było mało wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, to jeszcze złodziej, tak? Ale miałam ostatnio rozkminę, wiecie co? Że dziwię się, że po tylu odcinkach nie było jeszcze złodzieja. No i w końcu przyszedł. W końcu przyszła Jessica, czyli klasycznie ona zawsze kradnie. O nie, tu jeszcze Marisa śpi. Jezu, jeszcze te pioruny takie dramatyczne. Jezu, jak się wszyscy zbiegli. Matko, zgromadzenie narodowe się zrobiło. Jezu, kiedy ta policjantka się tu zjawiła, że nawet nie wiedziałam. Dobra, złapali złodzieja, możecie iść dalej spać. Halo? Czy Marisa jeszcze walczy o swojego następcę tronu? O nie, chyba tak. Ona jeszcze walczy, słuchajcie. Ona się nie poddaje. Ona jest twardą kobietą, ona walczy. Dziwi mnie tylko fakt, że oni zrobili sobie barabara dzień po dniu, a w tamtej turze nie zrobili ani jednego sami z siebie. Ale najwidoczniej tak miało być. Czy to by się anulowało, to barabara? Ej, anulowało się jej, czaicie to? A ja już miałam nadzieję, że ona powalczy o to dziecko, a jednak się okazało, że nie walczy. Dobra, moi drodzy, wracamy do spania i widzimy się rano. Może tym razem już normalnie prześpią tę noc, a raczej poranek. Czy ty zawsze się musisz tak szybko, babo, wysypiać? Ja nawet nie mam z tobą za bardzo co zrobić, ale okej, skoro już musisz coś zrobić, o, to pogadaj ze swoim mężem, zapytaj go, jak się czuje i on teraz może ci zdradzić to, że on odczuwa bardzo dziwne dolegliwości. O, i teraz widzisz, że on zaczęło mu być niedobrze. A czemu wy gadacie w łazience? Czy wy potrzebujecie porozmawiać o czymś, czego nie usłyszą dzieci? Czy o co chodzi? Nie, ty do pracy nie idziesz, Edward, bo ty jesteś chory, ty do pracy dzisiaj nie idziesz. Taki jest element fabuły, że ty zostajesz w domu dzisiaj. Tylko nasze dzieci idą do... O Jezus Maria. I tak, i ty teraz widzisz, że on wymiotuje i teraz Marisa musi zawiadomić księdza, żeby on przyszedł i go zbadał. Dzień dobry, panie księżu. Okej, ty teraz z nim rozmawiasz i mówisz mu o tym, że on musi zbadać króla, ponieważ król się bardzo źle czuje i ma niepokojące dolegliwości. Weź, poproś go jeszcze raz, że ej, słuchaj Grzegorz, bo nasz król to jest chory i ty go musisz zbadać, bo to jest sprawa wyższej rangi. I proszę mi nie ziewać, jak ze mną rozmawiasz, bo to jest bardzo niekulturalne. Dobra, ty odchodzisz, Edward wstaje i Edward rozmawia z księdzem i będzie się tutaj badać. A ty wychodzisz stąd, babo. Wyjdź, opuść ten budynek, bo ty nie możesz być podczas badania. No wyjdź, nie przeżywaj życia. Życie jest ciężkie, ja wiem o tym, że życie jest ciężkie. Niestety, ale nie ma takiej fachowej interakcji na badanie. Zrobimy to przez opcję hangout, że oni po prostu gadają ze sobą. Wiem, że jesteś głodny, Edward. Dobra, zjedz coś, bo widzę, że nie wytrzymasz. O, masz tosty, patrz, patrz, jakie wykwintne danie ci twój lokaj zrobił. No i powiedzmy, że Grzegorz zbadał króla i zaraz powie królowej, że król ma dżumę. I nie będzie można do króla wchodzić, ponieważ to jest choroba zakaźna. Czyli jednak, co się odwlecze, to nie uciecze. Tylko dlaczego robicie to, kiedy król jest zarażony dżumą? Teraz to ona też powinna umrzeć, tak szczerze. Vincent!
Jeszcze ty mi dokładasz tutaj kolejnych cierpień. Co ja mam wziąć? Jezus Maria, wygraliśmy 30 tysięcy. Za co? Ale jak to? Ale to za co? On jest chory śmiertelnie, a ty się starasz o dziecko za wszelką cenę. Ona, widzicie, ona jest taka zdesperowana, że ona za wszelką cenę walczy o to dziecko, rozumiecie? No i co? No i nie udało się, okej. Okay. Czyli najwidoczniej nie było ci to, Marisa, pisane, ale uważam, że ty powinnaś autentycznie teraz umrzeć zaraz po Edwardzie, bo ty utrzymywałaś z nim bliskie stosunki i ty powinnaś umrzeć razem z nim. O, widzę, że Gregory sam zaczął rozmawiać. No nie, no Edward, współpracuj ze mną, niech ta fabuła się nie psuje. Czy dałoby się jakoś zrobić, żebyś ty wyglądał na bardziej obłożnie chorego? Jakieś dodatkowe objawy by ci można było dołożyć na przykład? O Jezus, awans mamy. Nie za bardzo się teraz tym cieszę, bo za niedługo umiera król, ale postaram się jakoś cieszyć. Zapłać te rachunki przy okazji. Więc ustawimy ci to. Oj, teraz jest naprawdę z Edwardem już tak bardzo kiepsko. Tylko czemu ci się nie zmieniła? Liczyłam na to, że zmieni się tak jakby karnacja, że będziesz taki totalnie zziębnięty, ale widzę, że chyba nic to nie dało. To by nic nie dało, to by nie dało nic. Jezu, 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 Jezu! Ty zamarzasz! Edward, ty zamarzasz! Boże, przebierzmy cię w jakąś piżamę, żebyś wyglądał na bardziej takiego domowego. Gussy up, change into pijamas. W sumie mogłam to przewidzieć. Jezus, jak to wygląda dramatycznie, patrzcie. Ten se wszedł do pokoju, nawet się nie przejął tym. O Boże, i to wygląda dramatycznie. Nie umieraj, to znaczy zaraz umrzesz. Jeszcze go przez godzinę nie umieraj. Synu, mam nadzieję, że godnie mnie zastąpisz, kiedy odejdę. To były ostatnie słowa, jakie od niego usłyszałem. Nie wiem, czy jestem gotowy, aby zostać królem. To duża odpowiedzialność. Ale kiedy zobaczyłem, jak on umiera, wszystko pojąłem. To ja teraz jestem najważniejszą osobą w kraju i to mi będą służyć.